to, co Putin robi, to daje taką możliwość Prawu i Sprawiedliwości, żeby obciążyć i znaleźć mordercę za te czasy, które miały być, które były 12 lat temu. Ale wie pani, bo trzeba jakąś refleksję mieć w tej sprawie. Jeżeli jest tak, że państwo polskie, a przypomnę, że pan Kaczyński jest wicepremierem do spraw bezpieczeństwa w tym państwie, w naszym państwie, ma dowody na to, że zabito naszego prezydenta, no to rozumiem, że będą jakieś konsekwencje. Czyli rozumiem, że informujemy ONZ w tej sprawie, stawiamy na baczność wojska, rozumiem, że wyrzucamy ambasadora Rosji, rozumiem, że wypowiadamy wojnę, no bo zaraz zabito naszego prezydenta. No, wszystkie słowa powinny być w polityce bardzo ważone.